Jutro dużo chmur, najwięcej szans na słońce pojawi się na północy kraju i będzie też cieplej. Marzena Kawa, dzień dobry. W najbliższych dniach czekają nas chwile z nadzwyczajnym ciepłem i te chłodniejsze. Przewidywane są też opady deszczu ze śniegiem oraz uciążliwe, bo bardzo silne porywy wiatru. W nocy pochmurno, z zachodu na wschód będą przesuwały się deszczowe chmury. W górach ma padać śnieg i deszcz ze śniegiem, a najmocniejszego deszczu należy się spodziewać na północy kraju. Na wschodzie temperatura nie przekroczy 4-5 stopni. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, do 8. Wiatr, zwłaszcza w górach, będzie silny i porywisty. Poranek na Pomorzu minie z przejaśnieniami. Im dalej na południe, tym więcej chmur, deszczu, a wysoko w Tatrach będzie padać śnieg i śnieg z deszczem. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach do 10 zarówno we Wrocławiu, w Poznaniu, jak i w Katowicach. Po południu na północy dużo słońca, a od centrum po południe deszczowe chmury. Dopiero wieczorem opady będą mniejsze. Wiatr silny, zwłaszcza w górach. Tam w porywach do 100 km na godzinę. Nad morzem do 70, a ciśnienie będzie rosło. Czwartek bardzo ciepły, z temperaturą do 16 stopni od Śląska po Podkarpacie. Ale wszędzie dużo chmur i deszczu, a opady będą przesuwały się z nad Pomorza nad Podkarpacie. To będzie też wietrzny dzień. W piątek już chłodniej. Od 6 stopni na północy do 10 na południu. Typowo marcowa pogoda z chmurami i deszczem. Popada od Pomorza po Podlasie, centrum i południe kraju. W górach należy się spodziewać także śniegu. W sobotę i w niedzielę ta sama zmienna pogoda z temperaturą, która nie przekroczy 10 stopni. A w kolejnych dniach wróci ciepło, będzie też chłodniej. Jednym słowem, cały czas ta sama zmienna pogoda. Do zobaczenia.